Więc tutaj tak sobie wzajemnie pomagamy i myślę, że o tym dzisiaj pogadamy trochę więcej w mastermindzie. W jakim mastermindzie? We vlogu, w tym vlogu. I teraz od nas zależy, czy my ten potencjał wykorzystamy, czy my go nie wykorzystamy. No i chyba wypadałoby, kurczę, go wykorzystać. No w dużym skrócie to co? Jeżeli decydujesz się, że będziesz się czegoś uczył, no to po prostu to zacznij robić. Ucz się. Cześć, mamy piątek, godzina 14:15, piątek po Bożym Ciele. Rano mastermind, potem wizyta u taty w domu, ponieważ robi mały remont, zrywa boazerię w korytarzu, więc mu pomogłem. W ogóle u nas w rodzinie funkcjonuje taka kultura wzajemnego pomagania sobie, właśnie wśród rodziny, takiej najbliższej, ja, tata, ale też szwagry taty, czyli moi wujkowie, czy teściu, nie? Więc tutaj tak sobie wzajemnie pomagamy i myślę, że o tym dzisiaj pogadamy trochę więcej w mastermindzie. W jakim mastermindzie? We vlogu. W tym vlogu to jest Excellent Work Vlog. Łapka w górę, subskrybujka. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Zaczynamy. Futerko trochę zmierzwione. Bo jeździłem na rowerze. Ostatnio na Instagramie wrzuciłem posta, w zasadzie nawet Instastories, nie posta, o kulturze pracy. O tym, że czyściłem listę mailingową, ja to robię regularnie, usuwam czasami nawet setki, czasami nawet tysiące osób z tej listy, bo wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś jest na tej liście i nie czyta moich maili, no to znaczy, że może nie do końca jest zainteresowany treściami, które dla niego przekazuję, ale też nie do końca jest zainteresowany nauką Excela. Czyli jeżeli nie chcesz się uczyć Excela, no to dlaczego jesteś na mojej liście mailingowej? Są osoby, które bardzo chętnie by się tego Excela nauczyły. Moja lista mailingowa jest limitowana, płacę za nią regularnie, więc jeżeli ktoś nie chce się uczyć, to nie jest żaden przymus i po prostu go z tej listy usuwam. Właśnie te słowa wzbudziły bardzo dużo pozytywnych reakcji na Instagramie. A dlaczego? No już tłumaczę. Dostałem sporo wiadomości od moich kursantów mailowych, o dziwo, czyli w odpowiedzi na stories dostałem wiadomości na maila. Z czymś bardziej w charakterze może trochę wyrzutów sumienia, a przeprosin, ale też podziękowań za to, że to powiedziałem. Za to, że powiedziałem, że albo się uczymy Excela, albo się Excela nie uczymy. No i za to też, że wspomniałem coś o tak zwanym ukrytym czy fabrycznym potencjale. Ja otwarcie mówię, że jestem człowiekiem wierzącym, więc tutaj dla osób, które w Boga wierzą, każdy z nas dostał jakiś tam pakiet talentów na starcie, nie? A dla osób, które nie wierzą, no to każdy z nas fabrycznie dostał jakieś cechy. No po prostu urodziliśmy się tacy, jacy się urodziliśmy. No i każdy z nas ma pewną, myślę, pulę potencjału, z której może korzystać. I teraz od nas zależy, czy my ten potencjał wykorzystamy, czy my go nie wykorzystamy. No i chyba wypadałoby, kurczę, go wykorzystać. Szczególnie tutaj kieruję swoje słowa do osób, które narzekają na swoje życie, które nie są z tego życia zadowolone. Myślę, że to taka trochę cecha narodowa nas Polaków i nie uważam, żebyśmy my jako naród byli w czymś gorsi od, nie wiem, dowolnego innego narodu. Uważam, że wszyscy ludzie są równi i różnica pomiędzy PKB, czyli tym, jak ogólnie żyje nam się dobrze w kraju versus inne kraje, które mają pewnie wyższe PKB, więc ten poziom życia też jest może nieco wyższy. Różnica polega na tym, że no co, generujemy mniej wartości niż inne kraje, czyli gdybyśmy generowali więcej, czyli pracowali ciężko, ale też mądrzej, przede wszystkim mądrzej, no to ogólnie narodowi, jako narodowi żyłoby nam się lepiej. Więc tak w dużym skrócie, może mniej narzekajmy, a więcej starajmy się mądrze pracować. Taka, myślę, krótka puenta gdzieś tam po mojej głowie kołata i w odpowiedzi na te słowa również dostałem, znaczy na te dwie dwa wywody właśnie tej mądrej pracy i tej pracy uczymy się albo się nie uczymy, robimy coś albo czegoś nie robimy, zdecydujmy się, a nie udawajmy przed samym sobą. W odpowiedzi na te słowa dostałem właśnie bardzo dużo takich wiadomości na maila, co wcale nie jest takie proste. Wiecie, zobaczysz stories, siadasz do maila i odpisujesz, nie wiem, wiadomość. Wygląda na to, że faktycznie niektóre osoby zostały mocno tym dotknięte i poruszone. Znaczy, w sposób, mam nadzieję, wynikający z maila, sposób pozytywny. Czasem denerwuje ten telefon, wiecie?
bo czasami jestem w trybie zdjęć, wcisnę, mówię i się okazuje, że się nie nagrywa i muszę mówić drugi raz. Tak jak na przykład teraz, wcześniej też tak było. Też w tym logu drugi raz. Co do samej pracy. To nie jest też tak, że ja jestem święty i też to, co gdzieś tam, jak to ładnie mówię, jak to ładnie powiedzieć, źle zacząłem, zróbmy inaczej, zróbmy tak. Zacznijmy od tego, że nie zachęcam do harowania jak dziki osioł od rana do nocy, nie na tym to polega. Natomiast jeżeli decyduję się na przykład, że uczę się, nie wiem, no cokolwiek, podstaw swoje, Excela, marketingu, sprzedaży, języka angielskiego, no to się uczę. I to nie musi być nauka na zasadzie siedzę 12 godzin i się uczę. To może być 10 minut dziennie i to 10 minut dziennie docelowo w końcu doprowadzi się do twojego celu. Nauczysz się tego języka, nauczysz się tego Excela, nauczysz się kolejnych kompetencji. Ja tak się uczyłem wielu kompetencji i tak się uczę do dzisiaj. I to działa. Tylko właśnie różnica pomiędzy tym, że się uczę, a się nie uczę, to jest to 10 minut dziennie. Nie? Wydaje się mało, ale w skali roku to jest bardzo dużo czasu i to jest naprawdę dużo wiedzy, którą jesteś w stanie w tym czasie wchłonąć. Ja gorąco zachęcam do tego, że jeżeli się decydujesz na naukę, na przykład tego Excela ze mną, już kupisz ten kurs, no to go zrób. Jeżeli decydujesz się na naukę ze mną i zapisałeś się na newsletter, to czytaj ten newsletter, ja tam daję ciekawostki fajne Excelowe. Możesz się zresztą zapisać tutaj, jeżeli jeszcze cię tam nie ma, w opisie wideo. Ale jeżeli nie chcesz się uczyć Excela, to się nie zapisuj, bo będziesz tylko zajmował miejsce, nie będziesz czytał i ja cię wyrzucę i usunę. Po prostu nie ma w tym newsletterze przestrzeni na osoby, które się zapisały, a się nie uczą. Taki life. Zachęcam też do, myślę, nie ogłaszania całemu światu, że ja teraz na przykład się będę odchudzał. Złapmy się trochę innej części nas, takiej mniej związanej z pracą, bardziej ze zmianą siebie. Myślę, że temat odchudzenia jest bliski wielu oglądającym. Mnie też zresztą przez jakiś czas był. Raczej u mnie to tycia, nie odchudzania, chociaż odchudzenia przez chwilę też. Chodzi o to, że bardzo często nam się zdarzają słowa w stylu od 1 stycznia się odchudzam, od jutra się odchudzam, od poniedziałku się odchudzam. No i na koniec dnia mówimy to po raz enty do różnej maści osób bliskich i dalszych, a na koniec dnia, na drugi dzień nic się nie dzieje, nie? I to jest moim zdaniem trochę słabe. Jak wygląda w takim razie nasza wiarygodność? Czyli powiedzieliśmy coś do kogoś i nie dowieźliśmy? Można tak w sumie, ale pytanie, czy to tak fajnie wygląda z boku dla nas? Jak to wpływa na ocenę naszej osoby, nie? Jak to wpływa na naszą wiarygodność. Z jednej strony nie powinniśmy się przejmować ocenami innych, ale z drugiej strony ja na przykład mam taką zasadę, że nie kłamię. Więc jeżeli komuś powiem, że coś robię, zrobię na drugi dzień, nie zrobiłem, no to tak, jakbym go okłamał na koniec dnia, nie? Różne mają w tym ludzie cele. Jedni chcą po prostu poczuć się przez moment dobrze, tak mówiąc. Inni myślą, że się tym zmotywują. Inni chcą powiedzieć, że będą się od jutra odchudzać, bo tak bardzo wstydzą się miejsca, w którym są, czy tam chcą przytyć. No strzelam teraz, podstaw dowolną cechę. Nie mówię tutaj konkretnie akurat do wszystkich, którzy się chcą odchudzić. Nie traktujmy tego jako jedyny możliwy przykład. Podstaw cechę, czynność, którą chcesz w sobie zmienić, coś, co chcesz zrobić, a ciągle mówisz, że zrobisz to jutro. No i tam za tym stoją różne argumentacje, nie? Różne za tym stoją takie znaki zapytania, które się pojawiają, ale też różne motywacje, dlaczego tego nie robimy, a dlaczego mówimy, że to zrobimy. No i tak w dużym skrócie ja tu widzę kilka taktyk. Jeżeli faktycznie planujesz to zrobić, to dobrze jest się zdeklarować do większej liczby osób, no bo to daje pewną motywację, wiesz, że one patrzą ci na ręce i jak tego nie zrobisz, to będzie ci po prostu tak powiedzmy głupio. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, możesz zacząć to robić i dopiero pochwalić się po miesiącu, że zacząłeś to robić. To jest już fajne, no bo wiesz, że to robisz, wiesz, że kontynuujesz i zaczynasz dopiero o tym mówić szerszemu gronu osób. Tak jest na przykład, ja tak czasami robię wam, nie? Nie mówię wam o czymś, dopiero po jakimś czasie testowania się z tym z wami dzielę. Teraz na przykład było tak z psychoterapią, że zacząłem wam o tym mówić stosunkowo wcześniej, bo zaraz po pierwszym spotkaniu, ale wiedziałem, że będę to kontynuował, no bo już zapłaciłem za kolejne 3, czyli mam 4 spotkania, rozpocząłem tę terapię, nie? Więc to jest coś, z czym się z wami dzielę, no bo to robię, nie? Język angielski, to też nie było tak, że ja chyba od razu się tym podzieliłem, chociaż ja angielskiego się już długo uczę, po 10 minut dziennie, natomiast uczę się, więc się tym z wami dzielę, bo wiem, że to będzie działało i to działa na mnie trochę też motywacyjnie, no i podpierająco, czyli mam nawyk, który został podparty tym, że się jeszcze publicznie zdeklarowałem. To niekoniecznie musi być deklaracja we vlogu, jeżeli vloga nie prowadzisz, możesz to powiedzieć jakiejś grupie najbliższych znajomych czy rodzinie. Też można to tak potraktować jako właśnie wsparcie, czyli takie dwa sposoby. Jeden to mówię szerszej grupie ludzi, zanim to zacznę robić, po to, żebym czuł się zobowiązany, żeby to zrobić, a drugi mówię po jakimś czasie, że na podtrzymanie, żeby sobie gdzieś tam
po już jakimś czasie testu pokazać, że ja faktycznie to robię, a jak się zdeklaruję, to będę to robił jeszcze mocniej, będę miał dodatkową motywację, żeby to kontynuować, no bo robię to już miesiąc, powiedziałem innym, że będę to dalej robił, no więc mam tę motywację. Myślę, takie dwie fajne rady, jak sobie z takiej publicznej deklaracji zrobić trochę kopa do motywacji, nie? No myślę, to tyle, bo tak tutaj żeśmy pomeandrowali, porozgadywaliśmy się w dużym skrócie. To właśnie, w dużym skrócie zrobiłem podsumowanie jeszcze. W dużym skrócie to co? Jeżeli decydujesz się, że będziesz się czegoś uczył, no to po prostu to zacznij robić, ucz się. Jeżeli zdecydujesz się, że będziesz coś robił, to po prostu rób. Jeżeli chcesz dostać kopa do motywacji, zdeklaruj się, że będziesz coś robił wśród osób, na których ci zależy, ale to zrób. Bo jak tego nie zrobisz, no to twoja wiarygodność trochę będzie gorzej wyglądała. Możesz wybrać opcję drugą, że już coś robisz na przykład przez miesiąc i potrzebujesz jeszcze dodatkowego wsparcia motywacyjnego. Znowu, powiedz najbliższym osobom, że robisz coś już od miesiąca i nie planujesz przestać. To będzie publiczna deklaracja. No i co więcej? Chyba tyle. Chyba taka puenta, nie? Tak? Tak. O, i jeszcze jedno. Ważne. Jeżeli czujesz, może tak, masz fabrycznie jakiś potencjał, który dostałeś od Boga, jeżeli wierzysz, albo fabrycznie po prostu od urodzenia, jeżeli nie wierzysz. No i teraz pytanie, czy chcesz ten potencjał wykorzystać, czy nie. W twoich rękach jest to, co z nim zrobisz. I nie traktuj tego jako kurczowa gadka. Jeżeli jesteś szczęśliwy, będąc w miejscu, w którym jesteś, po co coś ruszać, nie? Natomiast jeżeli tylko narzekasz, a nic z tym nie robisz, no, do zastanowienia. To był Excellent Work Vlog. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i oczywiście zapraszam do łapki w górę i subskrybujki. Trzymaj się, hej!